Witajcie w kolejnym odcinku programu Bet Show. Na dziś przygotowaliśmy coś dla fanów hokeja i MMA. Tylko u nas rozmowa z Mariuszem Czerkawskim oraz Janem Błachowiczem. Mariusza Czerkawskiego chyba nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. Ten najsłynniejszy polski hokeista w rozmowie z nami ocenił m.in. sytuację tego sportu w naszym kraju. Może takie trochę przewrotne pytanie, ale jak realnie można ocenić stan polskiego hokeja na dzień dzisiejszy? Realnie powiem tak, liga się zaczęła, tak, że naprawdę jesteśmy mniej więcej pośrodku tych państw, które generalnie grają na świecie w hokeja. Jesteśmy trochę średniakami z jednej strony, bo oczywiście 23 miejsce w rankingu no to nie jest coś, o czym byśmy marzyli, ale powiem tak, no jako sportowiec cały czas trzeba walczyć, tak? I jako człowiek, który często chce zdobywać cele i tak jak teraz młodzi hokeiści i ci młodzi, co zaczynają, oni nie patrzą, czy jesteś na 23, czy na 18, czy może się nam uda za kilka lat. Oni myślą, że oni zmienią to oblicze naszego hokeja i mam nadzieję, że właśnie tacy ludzie, którzy trenują uporczywie i mają determinację i pasję, zmienią to ten nasz hokej taki codzienny. I oczywiście, że musimy patrzeć w długiej perspektywie czasu i w krótkiej. No w krótkiej no to przede wszystkim musimy teraz zagrać dobrze na Mistrzostwach Świata w kwietniu i awansować. Jeżeli awansujemy do tego już, można powiedzieć, takiego bardziej zaplecza hokejowej elity, no to już wtedy mam nadzieję, że jakoś wyjdziemy na tą prostą i trochę więcej emocji przysporzymy naszemu państwu i naszym kibicom, bo jednak tych wiernych kibiców mamy, tak? Ale na pewno byśmy chcieli poszerzać i popularyzować jeszcze bardziej tą naszą dyscyplinę i wtedy wielu z nas, byłych hokeistów, byłoby bardzo zadowolonych. W polskiej piłce nożnej jest Robert Lewandowski długo, długo nic. W hokeju chyba nie ma jakiegoś jednego wybitnego zawodnika, który by w tym momencie to ciągnął ten wózek hokejowy. Czy można kogoś w tym momencie wyróżnić w Polsce wśród hokeistów, czy nie ma takiej osoby? Ja ci powiem tak, no, dałeś tutaj przykład Roberta Lewandowskiego i oczywiście taki Robert rodzi się raz na jakiś czas i tak jak tutaj powiedziałeś, no, jednak w tej piłce zdarzają się właśnie takie jasne punkty i rzeczywiście wielkiego formatu gwiazdy. Oczywiście trudno porównać jakiegokolwiek hokeistę do Roberta Lewandowskiego, ale na pewno byśmy chcieli. Oczywiście jest paru młodych zawodników, którzy mają potencjał i wydawałoby się, że można z nich więcej wycisnąć. No nie do końca się to jeszcze udaje, no to jest tak trochę jak kiedyś ja z Krzyszkiem Oliwą wyjeżdżaliśmy do Stanów Zjednoczonych, do NHL, ja w 94, on w 97, także już no, kilkanaście dobrych lat minęło. Wydawało nam się, że będzie coraz więcej naszych kolegów. Okazuje się, że nie jest to takie proste, także kto wie, no może jeszcze będziemy musieli poczekać na naszego Roberta Lewandowskiego hokejowego. Może rok, może dwa, a może 12, no trudno powiedzieć. Wywołał pan Krzysztofa Oliwę. Teraz głośno jest o walce w MMA, jaką ma stoczyć Jacek Wiśniewski z czeskim hokeistą Markiem Iwanem. Widziałby pan, Krzysztof Oliwa słynął z brutalnej gry, widziałby pan go w takich walkach i MMA, i jeśli pan zna Marka Iwana i Jacka Wiśniewskiego, piłkarza z pana rejonu, z Górnego Śląska, co pan w ogóle myśli na ten temat? Znaczy to jest fajne, że ci faceci spełniają się tak jak większość sportowców lubi dalej rywalizować, tak? No oczywiście każdy ma jakieś swoje pasje i ja podejrzewam, że to jest ich sposób na to, żeby się dalej realizować i ta rywalizacja, no gdzieś tam widocznie dobrze się w niej czują. I tak jak tutaj mówiłeś wcześniej o Krzyszku Oliwie, jasne, że to by było fajne. Znaczy,
my kiedyś mieliśmy tę dyskusję z Krzyszkiem, jeszcze jak mieszkał w Polsce kilka lat temu. On teraz już jest w Stanach Zjednoczonych. Czy by nie chciał spróbować? Oczywiście miał propozycję. On się trochę obawiał, że miał za dużo kontuzji w swoim życiu, że jednak za dużo już stoczył pojedynków na lodzie i jakby odpowiedź była dosyć prosta. No, nie mógł sobie pozwolić na więcej ciosów, bo różnie by się to mogło skończyć. No i szkoda, bo na pewno Krzysiek był wielkim twardzielem w NHL i rzeczywiście świetnie walczył i był z tak zwanych heavyweights, czyli wagi ciężkiej, hokejowej, tych tak zwanych fighterów. I na pewno miałby wielu fanów, jakby walczył w Polsce, ale no niestety nie poszedł tą drogą. Jan Błachowicz to jeden z czołowych zawodników polskiego MMA. Już 7 grudnia wraca między liny, aby na gali we Wrocławiu walczyć w obronie pasa KSW. Jesteśmy dzisiaj na Wieczorach Olimpijskich na Stadionie Narodowym. Są przedstawiciele polskiego MMA, czy to znaczy, że jesteś już my... MMA jest tak popularne, że już można powiedzieć, że MMA jest w Polsce już na salonach? Wiesz co, nie wiem, no to chyba tak, skoro tu jesteśmy, no nie? Nie wiem, no ja się cieszę, zostałem zaproszony, także bardzo mi miło, jest fajnie. Myślisz, że jest możliwa gala KSW na tak ogromnym stadionie, że byłoby takie zapotrzebowanie, czy jeszcze trochę nam brakuje? Życzyłbym sobie tego i wszystkim zawodnikom MMA, żeby to się odbyło, ale jeszcze chyba za wcześnie, ale za parę lat kto wie, oby tak było. Najbliższe plany sportowe to już 7 grudzień Wrocław. To będzie walka w obronie pasa? Tak, ja tak powiedziałem włodarzom, tylko jedną walkę miałem taką po zdobyciu pasa, że jego nie broniłem, że nie chcę czegoś takiego, bo dla mnie to jest dziwne i każda walka, żeby była jakby o pas. Skoro nie jest jakby tym mistrzem, mam ten pas, no to muszę go bronić za każdym razem. Ostatnio chodzą sygnały, że jest po tym nieszczęsnym MMA Atak 4, że być może i Tomasz Drwal, i Damian Grabowski dołączą do KSW. Uważasz, że to byłoby koniec wtedy MMA Atak, jeśli by tych dwóch zawodników przeszło do KSW? Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że MMA Atak pomału właśnie się samo kończy, tak? Chociaż żałuję, bo jakby zdrowa konkurencja jest zawsze potrzebna. Ale fajnie by było też zobaczyć Tomka i Damiana w KSW. Byłyby to na pewno by wzmocniło tą federację i na pewno parę fajnych walk można było z nimi stworzyć, także wszyscy by na tym skorzystali na pewno. Hipotetyczny typ, jeżeli by do tego doszło, Mamed Kaidow, Tomasz Drwal. Tomasz Drwal. Krótko i zwięźle, wydaje mi się, że ma wszystko to, aby przejść Mameda. Pomimo to, że Mamed jest również świetnym zawodnikiem. To jeszcze wrócę tylko na chwilę do ostatniego KSW 24. Czy wyróżniłbyś jakąś walkę, która tobie się szczególnie podobała na tej gali? No na pewno wyróżniłbym Różala. Mega mi się podobał, mega jak zdominował nawet w stójce Słowińskiego i mega mi się podobał nokaut Borysa. Czy dzisiaj ogłoszono informację, że Daniel Emelianczyk ma kolejną walkę w UFC? Czy będziesz również mu sekundował w grudniu na kolejnej gali, czy jeszcze nie wiadomo? Więc jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle ta walka będzie, bo Daniel sam jeszcze jej nie potwierdził, tak? Że na razie to jest tam jeszcze jest jakby pod znakiem zapytania, ale jeżeli by do niej doszło, to powiedzmy, że na 90% bym był z nim. Jeszcze nie wiem, bo ja nie wybiegam na razie za datę poza 7 grudnia, co będzie później, nie wiem, jakie będę miał plany, co się zmieni, co się okaże, co będzie, także jeżeli na 90% tak, będę z nim. Powiedz... Czy dostajesz jakiekolwiek sygnały na temat możliwości wystąpienia na polskiej gali UFC, czy na razie nic kompletnie się nie dzieje w tej kwestii? No na razie jest cisza, ale bądźmy spokojni. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu. Pamiętajcie, że widzimy się za tydzień. Cześć!